Dzień dobry, moi kochani. Zapraszam Was na dzisiejsze spotkanie, którego tematyką są wyspy. Każdą lekcję zaczynam od definicji głównego pojęcia. Więc czym jest wyspa? Albo na początku powiedzmy sobie, czym jest kontynent? Bo to już omawiałem kiedyś. Były lekcje o kontynentach, o oceanach, o morzach, ale nigdy o wyspach. Dlatego postanowiłem nagrać film o wyspach. Na początku, zanim wyjaśnimy sobie pojęcie wyspy, powiedzmy sobie, czym jest kontynent. Moi kochani, kontynent to jest potężny obszar lądowy, który ze wszystkich lub prawie wszystkich stron jest oblany oceanem. To weźmy sobie na przykład Afrykę jako drugi największy kontynent po Azji na świecie. Mamy Afrykę, 30 milionów kilometrów kwadratowych, czyli na sporo terenu i oblana jest Oceanem Indyjskim, Oceanem Atlantyckim, tak? No ze wszystkich stron oblana jest oceanem. No tutaj mamy od północy Morze Śródziemne, ale pamiętajcie, że Morze Śródziemne jest zaliczane do Oceanu Atlantyckiego, także możemy powiedzieć, że wody Morza Śródziemnego to wody Oceanu Atlantyckiego. Tak samo wody Morza Bałtyckiego to również wody Oceanu Atlantyckiego. Bo tak naprawdę morza to są części oceanów, tak? Dobrze, to skoro wiemy już, co to jest kontynent, że to jest potężny obszar lądowy, który ze wszystkich lub prawie wszystkich stron jest oblany oceanem, to powiedzmy sobie, czym jest wyspa? Wyspa to również obszar lądowy, ale o znacznie mniejszej powierzchni niż kontynent. Po prostu, najprościej mówiąc, oblany przez morze lub ocean. Bo tak naprawdę każda wyspa jest oblana przez morze lub ocean. I moi kochani, musimy wiedzieć, że na świecie przyjmuje się, że jest prawie milion wysp. Natomiast większość z nich to są wysepki malutkie i są to wysepki bezludne. Natomiast obszar, który składa się z wielu wysp, to jest archipelag. Archipelag to jest zespół wysp w danym miejscu. I największym archipelagiem na kuli ziemskiej jest archipelag malajski, który znajduje się tutaj. To jest największy archipelag na Ziemi. Składa się on z wielkich wysp sundajskich oraz z małych wysp sundajskich. Niektóre z tych wysepek są naprawdę niewielkie i mają poniżej 1000 metra kwadratowego, czyli tak naprawdę są niewielkie. Takie wysepki oczywiście, musimy mieć świadomość, takie wysepki chociażby znajdują się na Malediwach. I co my musimy wiedzieć? Z czego słyną Malediwy? No one słyną z tego, że są to malownicze, piękne, malutkie wysepki, z których również większość jest niezamieszkała. Ale musimy mieć świadomość, że takie małe wysepki pod wpływem zmian klimatycznych niestety zaczną nam znikać. Dlatego, ponieważ poziom wód gruntowych się podnosi. A skoro nam się poziom wód gruntowych podnosi, to te najniżej położone wyspy zaczną być zalewane. I już naprawdę dużo wysp, chociażby przede wszystkim tutaj na Oceanie Indyjskim, bo to na Oceanie Indyjskim są takie najmniejsze i najbardziej niskie pod względem wysokości bezwzględnych nad poziomem morza, tak, wysepki, no już zostało zalanych, a tendencja jest wzrostowa, tak, pod wpływem zmian klimatycznych. Czyli to jest największy archipelag na Ziemi. Drugim największym archipelagiem jest archipelag, no dosyć daleko położony od tego, archipelag arktyczny, który znajduje się tutaj. To jest archipelag arktyczny, czyli pomiędzy zwartą częścią Ameryki Północnej a Grenlandią. To są największe archipelagi, no ale oczywiście możemy wyróżnić mniejsze archipelagi na Ziemi, chociażby archipelag wysp Galapagos, prawda, czy archipelag wysp Kurylskich, Aleuty i wiele, wiele innych. Moi kochani, największą wyspą na świecie, no, która no, dosyć dużą ma powierzchnię, bo no, dużo większą chociażby od Polski, to jest, moi kochani, Grenlandia. I Grenlandia to jest wyspa, która w dużej części leży poza kołem podbiegunowym północnym.
Jest to wyspa, której powierzchnia wynosi 2,1 miliona kilometra kwadratowego, a więc potężna wyspa. I musimy wiedzieć, że w dużej części jest to wyspa anekumeńska, czyli tak naprawdę nie zamieszkała przez człowieka, bo jedyne osady i niewielkie miasteczka, które się na niej znajdują, to są miasta zlokalizowane na brzegu Grenlandii. I takim głównym miastem Grenlandii jest Nuuk. I pamiętajmy, że Grenlandia terytorialnie należy do Danii. Ogólnie Dania to jest kraj, który ma bardzo dużo wysp i sama położona jest na ponad 400 wyspach. Pamiętajmy, że chociażby też wyspy owcze tutaj pomiędzy Szkocją a Islandią to również duńskie wyspy, więc kraj typowo wyspiarski, no i może się pochwalić chociażby Grenlandią. Tak, tam znajduje się też największy na świecie Park Narodowy Grenlandii. Czyli pamiętajmy, Grenlandia, największy kontynent na Ziemi, tak naprawdę w 80% pokryty lądolodem, czyli czapą lodową, która oczywiście zmienia swoją powierzchnię od pół roku, a tym jest mniejsza, zimą jest większa. Drugą największą wyspą na świecie jest, moi kochani, Nowa Gwinea, dosyć górzysta wyspa, która należy oczywiście do Indonezji. Jest to wyspa w przeciwieństwie do Grenlandii ciepła, znajdują się tam wilgotne lasy równikowe i jest w ogóle pięknie, tym bardziej, że mamy tam i las równikowy, tak naprawdę ośnieżone szczyty górskie, bo są tu wysokie góry, których niektóre szczyty sięgają prawie 5000 metrów nad poziomem morza, także naprawdę wysokie góry. Kolejną wyspą jest również wyspa sundajska, indonezyjska, mianowicie Borneo, która również jest ciepłą wyspą, wyspą równikową i znajduje się tam wilgotny las równikowy. I takim typowym zwierzęciem, które tam zamieszkuje tą wyspę, jest, moi kochani, orangutan, czyli duża małpa. Kolejną wyspą jest Madagaskar, który jest zaliczany do Afryki. Leży, moi kochani, na zwrotniku koziorożca i musimy wiedzieć, że jest to może nie o tyle górzysta wyspa, ale też pofalowana i wyżynna. Stolicą Madagaskaru, bo Madagaskar ogólnie jest krajem, jest Antananarywa, która położona jest w centralnej części tutaj Madagaskaru. Madagaskar jest mniej więcej pół raza jeszcze większy od Polski. Kolejną wyspą jest wyspa obok Grenlandii, a mianowicie ziemia Baffina, tutaj się znajduje, taka wyspa dosyć o urozmaiconej linii brzegowej. Wyspa, która w swojej wschodniej części jest dosyć wyżynna, natomiast we wschodniej nizinna. Panuje tam zimny, dosyć suchy klimat, który jest powodowany no, chociażby prądem labradorskim. I następną wyspą jest, moi kochani, Sumatra i znowu tutaj wracamy do archipelagu malajskiego od moi kochani, półwyspu malajskiego oddzielona jest cieśniną Malaka, duża wyspa i moi kochani, ona znowu też jest wyspą równikową, czyli jest tam wilgotny las równikowy, dużo bagien i moi kochani, raczej mało urozmaicona linia brzegowa. No, takimi jeszcze dużymi wyspami, które moglibyśmy sobie wymienić, to chociażby europejska wyspa Nowa Zemlja, czy moi kochani Wielka Brytania, która jest największą wyspą Europy, Irlandia, Islandia, to jest takich europejskich wysp, to również Sycylia, włoska wyspa ze stolicą w Palermo, Sardynia czy Korsyka, która jest wyspą z kolei francuską. Natomiast jeśli chodzi o Azję i poza tym archipelagiem malajskim, to pamiętajmy, że cała Japonia to tak naprawdę wyspy i Japonia położona jest na ponad 4000 wysp, z czego największe to Honshu,
Shikoku, Kyushu i Hokkaido, ale dosyć dużą wyspą, piątą pod względem powierzchni, jest Okinawa. Pamiętajmy również, że archipelag Wysp Kurylskich nie należy do Japonii, natomiast wyspy Ryukyu należą do Japonii. Wyspy Kurylskie należą do Rosji. Aleuty to również znane tutaj wyspy pomiędzy Kamczatką a półwyspem Alaska. Nowa Zelandia, moi kochani, która składa się z wyspy północnej i wyspy południowej. Pamiętajmy, że ogólnie najwięcej wysp mamy tutaj na północny wschód od Australii. Dlatego bardzo często mówi się Australia i Oceania, ponieważ tak naprawdę dużo tych wysp na świecie znajduje się obok Australii. Są to chociażby wyspy Salomona, są to wyspy Fuji, Nowa Kaledonia, są to chociażby wyspy Palau czy wyspy Samoa. Jeśli chodzi o Amerykę Południową, to tu nie ma tak dużo dużych wysp. Są oczywiście malutkie tutaj wysepki w Chile, ale taką największą wyspą Ameryki Południowej jest Ziemia Ognista oraz Falklandy i Chiloe. Chiloe, tutaj wysepka, ona należy do oczywiście do Chile. I moi kochani, Falklandy, o które była znana wojna w 1982 roku pomiędzy Argentyną a Wielką Brytanią. No ale w ostateczności Argentyna wygrała wojnę z bitwą z Wielką Brytanią i Falklandy są argentyńskie. Kuba, chociażby Jamajka, Małe Antyle i Wielkie Antyle to również archipelagi wysp. Więc tak to, moi kochani, się prezentuje Ceylon, który tak naprawdę kiedyś się nazywał Ceylon, teraz jest to Sri Lanka i stolica Sri Lanki to jest Jayawardenepura. Tak to się, moi kochani, prezentuje. Ja ogólnie bardzo chciałbym kiedyś popłynąć na taką naprawdę bezludną wyspę, jaka chociażby jest nagrywana w filmie, nie wiem czy oglądaliście film Poza światem, o rozbitku, który dotarł na tą wyspę, wyspa bezludna, no ale w ostateczności oczywiście wypłynął z tej wyspy, no i udało mu się przeżyć, no ale tam kupę miesięcy żył na tej wyspie. Super film, mi się osobiście marzy kiedyś taką wyspę odwiedzić. Pamiętajmy, że nasz kraj, Polska, również ma wyspy, chociażby Wolin, Uznam, Kacibór, no ale oczywiście to nie są wyspy bezludne, odludne. Z takich ciekawostek jeszcze Wam powiem, że antypody dla Polski to również są wyspy. Mianowicie wyspy Chatham, które również znajdują się, nie wiem czy one są w ogóle wyznaczone na tej mapie, ale to są wyspy, moi kochani, tutaj właśnie morze, ocean spokojny. Antypody, czyli przeciwna strona kuli ziemskiej. Tak jakbym wbił w globus wskaźnik, to miejsce tego, antypodami tego miejsca są antypody tutaj. Tak? No i jakbyśmy właśnie się mieli tak przebić z Polski na przeciwny kręg ziemi, to byśmy przebili się właśnie do wysp Chatham, pisane przez CH. Moi kochani, to tyle. Wyspy mamy omówione, najważniejsze informacje. Jeśli macie jakieś pytania odnośnie wysp, proszę pisać w komentarzach, jeśli będę znał odpowiedź, to chętnie odpowiem. No i zapraszam Was na kolejną lekcję, która na pewno odbędzie się już niebawem. Do zobaczenia.